Dlaczego liderzy technologiczni powinni myśleć jak gracze pokerowi? To pytanie jest w dosyć przewrotny sposób zadane, ale też dosyć przewrotna była moja teza podczas wczorajszej prezentacji. Poker jest grą, która uczy, jak radzić sobie z niepewnością, a tak naprawdę każda z decyzji, które podejmujemy w życiu, czy tym takim osobistym, czy tym zawodowym, również jeżeli chodzi o inwestycje, chociażby w branży venture capital, to są decyzje o przyszłości, która jest niepewna. Dlatego podobnie jak gracze pokerowi, my obstawiamy i zgadujemy, jaki scenariusz może wydarzyć się w przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby liderzy technologiczni, ci działający w ekosystemie startupowym, jak i venture capital, rozumieli, że ich decyzje to nic innego jak trochę zgadywanie, jaka będzie przyszłość, i do tego potrzebują też ocenić prawdopodobieństwo różnych scenariuszy, podobnie jak gracze pokerowi. Ryzyko jest nieodłącznym elementem biznesu przede wszystkim, ale im lepsze podejmowanie decyzji, im lepszy proces podejmowania decyzji, tym lepszy sposób radzenia sobie z tym ryzykiem. Kiedy uświadomimy sobie, że w zasadzie każda przyszłość jest niepewna i w tak szybko zmieniającym się świecie tej niepewności jest coraz więcej, to też uświadomimy sobie, że każda decyzja jest obarczona ryzykiem. Naszym zadaniem jako liderów technologicznych, jako inwestorów, jako startupowców jest to, aby ograniczyć to ryzyko, na przykład poprzez zdobycie odpowiednich informacji, które pomagają w podjęciu tej decyzji, albo otoczeniu się odpowiednimi ludźmi, którzy pomagają nam te decyzje podejmować.